Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich. Jestem Dawid Muszyński. Otworzyłem sieć kantorów Flying Atom i portal o kryptowalutach github.pl. Na dzisiejszej prezentacji opowiem, co wskazywało na to, że otwierając ten biznes, można zarobić na nim rozsądne pieniądze i za dużo się nie napracować, tak może, ale doświadczyć poszerzyć też swoje horyzonty. Tutaj jest post z Polskiego Forum Bitcoin 4 lipca 2014 roku. Napisałem taki post, że szukam mentora, czyli na tamten okres, było to około 7 lat temu, zupełnie nie potrafiłem założyć. Nie znałem się na Bitcoinie za bardzo, nie potrafiłem założyć portfela. Szukałem kogoś, kto zobrazuje mi temat. Oczywiście wcześniej też jakby sam szukałem informacji, ale jeżeli łatwiej jest zawsze od kogoś doświadczonego pozyskać informacje, niż samemu szukać i robić błędy, które ktoś już robił, szukając informacji. Pierwszą rzeczą, dzięki której otworzyłem biznes bitcoinowy, było chodząc, szukając informacji o bitcoinie, natrafiłem na kampanię na bitcointalk.org, to jest międzynarodowe forum. I tutaj mamy jedną z takich kampanii, która jest aktualna, czyli ona w tym momencie istnieje i ktoś może w ten sposób zarabiać pieniądze. Ta kampania polega na tym, że oddajemy komuś, kto się ogłasza, swój podpis na forum i robiąc 15 postów w tygodniu, mając rangę użytkownika member, mamy $30 w ciągu tygodnia zarabiamy za 15 postów, a jeżeli byśmy mieli rangę legendarnego użytkownika, to dostawalibyśmy za te 15 postów $140. Czyli praca, którą musimy wykonać, nie jest duża i bardzo dobrze płatna. Tu pokażę wyliczenia. Przy założeniu, że bylibyśmy w stanie zrobić 50 takich kont, co jak najbardziej jest realne. Na każdym koncie, jeśli byśmy robili 15 postów tygodniowo, razy 50 kont, to by wychodziło 750 postów tygodniowo. Przy jednym poście byśmy poświęcali 3 minuty na to czasu. Realnie można by było w miesiącu pracować około 170 godzin i zarabiać za to 25 tysięcy złotych miesięcznie. Takich kampanii w 2014-2015 roku było bardzo dużo, więc można było zrobić 15. Przepraszam, 50 takich kont i zarabiać 25 tysięcy złotych miesięcznie de facto za pracę, którą może wykonywać każdy, byłby w stanie zrobić tą pracę 15-latek. Obserwując to zjawisko tych kampanii na bitcointalk.org, stwierdziłem, że jeżeli pracę, którą jest w stanie wykonać każdy, można za nią zarabiać 25 tysięcy złotych miesięcznie, to jeżeli wrzucimy w to pewne doświadczenie biznesowe, kogoś też, kto troszkę więcej w życiu przeżył i zna się bardziej, no to gdzieś tutaj powinny leżeć dużo większe pieniądze niż to 25 tysięcy złotych miesięcznie. I to była jedna z obserwacji, która się przyczyniła, że stwierdziłem, że przy Bitcoinie są jakieś niesamowite pieniądze, trzeba jakby więcej poszukać, więcej porozmawiać i duża szansa istnieje, że jeżeli firmę się otworzy w branży bitcoinowej, to powinny być bardzo nieprzeciętne zarobki. Następną rzecz, którą udało mi się stwierdzić, to, że występowały trzy ogniska użytkowników Bitcoina. Do handlu na ówczesny moment był używany głównie Local Bitcoin, czyli wszyscy, co handlowali, to tam się ogłaszali. Bym powiedział, że około 70-60% użytkowników, którzy chcieli handlować Bitcoinem na ówczesny moment, tam szukała informacji.
Drugim takim miejscem było Polskie Forum Bitcoin, a trzecim takim ogniskiem była grupa na Facebooku użytkowników pasjonatów Bitcoina. Czyli występując w tych trzech miejscach, wszyscy, którzy potrzebowali sprzedać czy kupić bitcoiny, w zasadzie po 3 miesiącach byli świadomi, że ktoś jest, kto handluje bitcoinem, to robi i już w ciągu 3 miesięcy był sobie w stanie wypracować jakąś reputację, że użytkownik do użytkownika też był w stanie przekazywać, że ktoś się tym zajmuje na poważnie. Oczywiście też nie widziałem nikogo w Polsce, kto by tym się zajął na poważnie, dlatego stwierdziłem, że warto tym się zająć. Gdybym widział, nie wiem, 5 firm, które zajmują się tym na poważnie, to pewnie dzisiaj bym coś innego w życiu robił. Ale że nie było nikogo, więc stwierdziłem, że warto, można niedużym nakładem energetycznym osiągnąć świadomość na rynku i jest to dość proste do zrobienia. Tak wygląda stronka Local Bitcoins. Były statystyki, które pokazywały liczbę obrotów na Local Bitcoins i można było śledzić poszczególne rynki, czyli było pokazane, jakie w Polsce są obroty, jakie są obroty w UK, jakie są obroty w Stanach, jakie są obroty we Francji. Było widać, że te obroty z miesiąca na miesiąc rosną w bardzo, bardzo dużym, bardzo duży procent rosną, czyli to było gdzieś w granicach 30-50%, gdzie obroty z miesiąca na miesiąc rosły. Czyli było widać, że ten rynek się bardzo szybko rozwija. Dlaczego podaję Local Bitcoins, a nie jakąś giełdę? Bo na giełdzie często obroty były specjalnie zawyżane i w rzeczywistości nie było tych obrotów, ale giełda, żeby się chwalić, że dużo użytkowników u nich handluje, pokazywała jakieś niesamowite obroty i do dzisiaj podejrzewam istnieje taki system, że giełdy w sztuczny sposób nabijają sobie obroty, żeby pokazywać, że dużo jest u nich użytkowników. Co ciekawe, sam Local Bitcoins pobierał prowizję za handel około 1%. To jest bardzo duża prowizja, bo jeżeli pójdziemy do zwykłego kantoru i chcemy zamienić złotówki na dolara, to tam zapłacimy finalnie około 1% prowizji. A tutaj strona, która pozwala handlować, wymieniać bitcoiny, stała się takim centrum, pobiera 1% prowizji. Czyli było to bardzo dużo. Obroty wzrastały, pomimo tego, że część klientów na pewno migrowała poza Local Bitcoins. Jeżeli ktoś nawet dawał ogłoszenie i odzywał się do niego klient, to lokal miał pobierać za to 1%, więc jak ktoś kupował za 10 tysięcy bitcoinów, to opłacało się tym dwóm osobom porozumieć i powiedzieć, posłuchaj, no ja 100 zł od tego zapłacę prowizji, to podzielmy się tą prowizją po 50 zł, ja więcej zarobię, 50 zł, ty mniej zapłacisz i zakładając, że kontakt między klientem a sprzedającym był po raz 10, 20, no to część handlu na pewno się zaczynała odbywać poza Local Bitcoins. Tak samo to był etap, że zaczynały już powstawać kantory online. Więc mimo innych miejsc, które się tworzyły i mimo tego, że część handlu była przerzucana poza Local Bitcoins, ten rynek nadal bardzo szybko wzrastał. Jeszcze taka rzecz odnośnie, sekundę przerzucę sobie, co ja tam, okay. Końcówka 2013, 2014 była bańka i Bitcoin wtedy kosztował 1200 dolarów. Ja szukając informacji o Bitcoinie trafiłem na taki raport. W tym raporcie podam na końcu też linki do 3 rzeczy, które umieściłem tutaj w prezentacji. Będzie można sobie przeczytać ten raport. Ten raport to były wykradzione informacje z giełdy MTGOX, które wskazywały na to, że i ta bańka na 1200 dolarów i jeszcze poprzednia, która była na 160 dolarów, były zrobione tylko i wyłącznie przez pusty pieniądz i na ówczesny moment giełda MTGOX gdzieś, to była jedna z głównych giełd, która miała obroty na poziomie 60-80% światowego rynku. Wszyscy handlowali na MTGOX-ie. I z tego raportu wynika, że przy tej pierwszej bańce na 160 dolarów były uruchomione boty,
które skupowały, nie były to konta użytkowników, ale ktoś wewnątrz giełdy uruchomił takie boty i które skupowały co jakiś czas pewną ilość bitcoinów i to powodowało, że ta cena tak wzrosła do góry. Przy tej pierwszej bańce bym ocenił, że zaangażowanie tych botów było takie, że w 50% dołożyły się do tej bańki. Przy tej drugiej bańce na 1200 dolarów bym ocenił, że w granicach 80%, może nawet 90%, te boty spowodowały, że cena w ogóle doszła do takiego pułapu. Więc jakby gdy trafiłem na ten raport, zacząłem się zastanawiać, trafiłem na Bitcoina, jak cena gdzieś była około 700 dolarów. Jak trafiłem później na ten raport, no to zastanawiałem się, do jakiego poziomu cena powinna spaść, żeby znaleźć równowagę. Oceniłem na ówczesny moment, że to powinno być około 200 dolarów. Są moje wpisy na forum z tamtego okresu do tej pory. Tam dałem taką teorię, że jeżeli cena Bitcoina spadnie kiedykolwiek poniżej 200 dolarów, to nie zrobi tego w większym okresie niż 10-dniowym i to będzie chwilowy spadek, ona na pewno pójdzie do góry. I to się sprawdziło. Polecam każdemu ten raport, bo jest to kawałek ciekawej historii Bitcoina. Osobiście spotkałem jedną osobę z branży, która też znała ten raport i najprawdopodobniej na jego podstawie robiła jakąś projekcję odnośnie ceny. Był to pan Krzysztof Piech. Kiedyś na konferencji, jak rozmawialiśmy, z resztą osób z branży, co rozmawiałem, jakby w ogóle nie interesowały się tym raportem. Porównam teraz sytuację bańki z 2017 roku i bańki z 2021, czyli aktualnej. Z mojej perspektywy mieliśmy już bańkę, już jesteśmy po i cena już nie przekroczy ATH ostatniego. Powiem dlaczego tak uważam i co wskazuje na to, że to też była bańka. Głównie zmieniła się sytuacja odnośnie przepływu pieniędzy przez rynek. W 2017 roku, żeby zainwestować w obojętnie jakie inne krypto, trzeba pierw kupić Bitcoina. Czyli większość ludzi pierw kupowała Bitcoina, a później inwestowała w inne projekty, takie jak altcoiny, które przeważnie były piramidami, skamami. W ICO, WTH, tak samo u nas w Polsce też nie było giełdy. Kurde, nie pamiętam, jedna chyba była, która miała ETH, ale cały rynek był tak skonstruowany, że Bitcoin był odpowiednikiem dolara. Czyli tak jak dzisiaj ktoś by chciał kupić ropę, to pierw kupuje dolara. Jak chce zamówić towar z Chin, to kupuje dolara. I w większości przypadków cokolwiek chcemy zamówić ze świata, kupujemy dolara. Tak samo, żeby zainwestować w jakiekolwiek inne krypto w 2017 roku, trzeba kupić Bitcoina, za Bitcoina dopiero na przykład ETH i za ETH jakiś nowy projekt. Nie było w 2017 roku, albo, znaczy były, ale bardzo, bardzo mała ilość było platformy kontraktów Forex. W tym momencie bardzo dużo jest takich platform. Więc tak, w tym momencie, jeżeli chcemy kupić, na przykład zainwestować w jakiś projekt, często możemy bezpośrednio możemy kupić USDT i tym USDT zainwestować. W 2017 roku musieliśmy pierw kupić Bitcoina, później ETH, a dopiero później ten projekt. I jakby wszystkie transakcje pierw przechodziły przez Bitcoina. Tym się różni sytuacja z 17 do teraźniejszej. Mamy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że w 2017 roku kapitalizacja stablecoinów wynosiła około miliarda dolarów. Aktualnie to jest 108 miliardów. I dużo więcej użytkowników korzysta z odpowiednika dolara w kryptowalutach, czy euro, niż w 2017 roku. Więc jeśli bańka między tą 1200, co była, a 20 tysięcy z 2017 cena wzrosła około 16 razy,
no to teraz mamy tylko wzrost 3,5 razy i podejrzewam, że jest to spowodowane tym, że jakby Bitcoin już przestał być odpowiednikiem dolara, bo dolar w kryptowalutach już powstał też i giełdy mają inne kryptowaluty, które ktoś by był zainteresowany, żeby je kupić bezpośrednio. Cofniemy się jeszcze. Pokażę analogię między 2017 a 2021. Straszny wzrost kart graficznych. W 2017 roku mieliśmy to samo i w 2000, aktualnie też mamy to samo. Karty troszkę później zaczynają wzrastać niż robi się bańka, bo pierw ludzie widzą, że to kopanie staje się coraz bardziej opłacalne, a dopiero później masowo rzucają się, żeby kupować karty. Doge wart prawie tyle, co WIG20, nie licząc dwóch spółek, Allegro i CD Projekt. Przypomnę tylko, że Doge jest coinem memem. W ogóle pierwszy mem na świecie, jaki powstał, to Dogecoin. Więc coś, co ani nie jest akcją, ani ma ewentualnie jakąś wartość sentymentalną, miało taką kapitalizację jak 18 spółek z WIG20 u nas. Widać do jakich nierealnych rozmiarów to urosło. Taka sytuacja był u nas klient 30 grudnia i sprzedawał Dogów za około 60 tysięcy złotych. Gdyby je sprzedał mniej więcej 2 miesiące temu, to dostałby za taką samą ilość tej waluty 10 milionów. Taki wzrost był na rynku. Powstała masa skam coinów przypominających Doge'a. W 2017 też mieliśmy podobne sytuacje. Jak coś stawało się modne, bardzo wzrosło, to zaraz masa podobnych projektów się pojawiała, gdzie nowi użytkownicy, którzy nie byli świadomi rynku, kupowali coś, co było dużo tańsze i liczyli na podobne wzrosty. Cały rynek w szczycie był wart 25 razy więcej niż rok wcześniej. Mówimy o sytuacji teraz i mówimy o sytuacji rok temu. O tyle wzrosła kapitalizacja całego rynku. Osoby, które zanotowały straty rzędu 30-50%, mają poparzone ręce. Czyli ktoś, kto wrzucił, nie wiem, 2000 swoich oszczędności, 5000 swoich oszczędności i stracił 50% kapitału, no to nie będzie w stanie teraz zainwestować jakichś dodatkowych pieniędzy, bo będzie się obawiał, czuje strach w sobie. Więc nowi użytkownicy też przestaną dochodzić. I siódmy punkt mamy, jesteśmy po podziale nagrody, chodzi o fundamenty, czyli to. Podział nagrody był mniej więcej rok temu. Jesteśmy po tym zjawisku. To zjawisko według mnie też powoduje w naturalny sposób wzrost ceny Bitcoina. Poznając Bitcoina, podszedłem do Bitcoina jak do firmy PayPal. Widzę tutaj dużo, dużo analogii. Gdybyśmy otworzyli firmę PayPal, gdyby ktoś, kto otwiera firmę PayPal, powiedział, że ustalił, że to jest warte milion dolarów, zrobił milion akcji po jednym dolarze i powiedział, że wszyscy użytkownicy między sobą, korzystając z PayPala, mogą wysyłać pieniądze, ale tylko za pomocą akcji, to mielibyśmy taką sytuację, że jeżeli ten system by się rozwijał, czyli na początku by było 100 pasjonatów, później 1000 użytkowników, bo ktoś znajomy się dowiedział, że można to wysyłać takim systemem, później było 10 tysięcy osób, to w końcu doszlibyśmy do takiej ilości osób, że jakby ludzie chcąc wysłać PayPalem pieniądze, zaczęliby płacić za niego więcej, więc jego cena by zaczęła rosnąć, automatycznie by zaczęła rosnąć jakby wycena spółki. Jest to bardzo fajna analogia, którą według mnie można zastosować do Bitcoina, a jakby słowo Bitcoin czy blockchain, jakieś takie słowa, komuś może być trudno zrozumieć, a tutaj mamy, podejrzewam, że więcej osób spotkało się z PayPalem niż z Bitcoinem. Co na dzień dzisiejszy to może nawet niekoniecznie.
Mamy kreski, które składają się z trzech kolorów. Do tego, jakby odnosząc się do ceny, automatycznie by się do wyceny, do wyceny PayPala naszego umownego na pewno podłączyliby się spekulanci, którzy albo zaczynają mocniej wchodzić w rynek, jak słyszą, jak widzą, że można na tym zarobić. Jak cena idzie do góry jeszcze wyżej, no to automatycznie wiadomości się pojawiają w telewizji, dużo więcej jest na stronach związanych z finansami, więc ta cena rośnie. Są też fundamenty. Uważam, że do tej pory coraz więcej użytkowników dochodzi, czyli fundamenty do tej pory cały czas wzrastają, czyli powodują naturalny wzrost ceny. Nie wiem, czy też nie jesteśmy w takim położeniu, że aktualnie, gdybym chciał komuś w Brazylii zapłacić za kawę i chciałbym to zrobić za pomocą kryptowalut, chyba najprawdopodobniej zrobiłbym to Tetherem, a nie Bitcoinem, bo tam nie ryzykuję kursem. Nie wiem, czy już liczba osób, która dochodzi do rynku kryptowalut, mogą kupować Bitcoina, ale dużo też osób, co widać po kapitalizacji stablecoinów, zaczyna używać tą kryptowalutę. I na rynek jeszcze oddziałują inwestorzy długoterminowi, którzy z mojej perspektywy, jeżeli popatrzymy na to poprzez liczbę trzymanych Bitcoinów, a nie liczbę fiatów, wycenę w fiatach, wydaje mi się, że inwestorzy długoterminowi jest ich coraz mniej. Są to ludzie, którzy kupili 10 lat, 12, 8 lat temu bitcoiny i oni powoli się pozbywają tych bitcoinów. To są trzy główne grupy ludzi, które oddziałują na rynek. I na koniec takie moje zdanie. Jeżeli dorabiasz się od złotówki, twoja dusza i wnętrze dorasta razem z pieniędzmi. I jeszcze jeden cytat. Nigdy nie pozwoliłem mojej szkole stanąć na drodze mojej edukacji. To jest pożyczone. Dziękuję bardzo.